sferowe i nie tylko. Polecam tutaj wykład marszałka Leszczyńskiego o partiach politycznych. Dokąd prowadzą nas partie? Na YouTube, na Sejm Walny. Który to nagranie zrobił w Chełmie, na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady. Setek tysięcy Polaków i Żydów. I widzicie Państwo Kukiza? Co czasem robi niemiecką tą współpracę, kolaborację. No to jest poplecznik polskie słowo, kolaboracja. I agent militaryzmu i Polskie Stronnictwo Ludowe, ale także niemieckiego, któremu przyrosło w wyborach 16 listopada 2015 roku. Dziękuję przy tej okazji temu portalowi Wierni Polsce Suwerennej, że jakby bez mojej wiedzy nawet zostałam tutaj umieszczona. Mój kanał na YouTube. Bardzo dziękuję szanownym Polakom. Wróćmy do Siemoniaka. Rzekomo polski minister obrony. Tutaj na tym filmie wyśmiewają się z Siemoniaka, który nie odróżnia mikrofonu od lampki. Dzisiaj jest 11 lipca 2015 roku i marszałek Senatu reprezentuje Polskę, Borusewicz, gdański Żyd w Bośni, natomiast nikt nie reprezentuje Polski pod pomnikiem polskich ofiar band Stepana Bandery na polskiej Ukrainie wówczas, okupowanej przez Niemcy. Pokazuję Państwu jedyny polski w Polsce pomnik ku czci i pamięci ofiar band UPA w okupowanej przez Niemców Polsce, stoi we Wrocławiu. Większość Polaków o tym w ogóle nie wie. Przegoniliśmy niemieckich barbarzyńców na lewy brzeg Odry i Nysy Łużyckiej. Spełnimy testament Narodowych Sił Zbrojnych. Trzeba podpisać wreszcie traktat pokojowy 70 lat po II wojnie światowej. Przypominamy, że Polska po Rosji, USA i Wielkiej Brytanii była czwartym aliantem co do potęgi militarnej w II wojnie światowej. Niepokoi, proszę Państwa, brak traktatu pokojowego po II wojnie światowej bardzo niepokoi. Ale jeszcze na koniec pokażę Państwu, co to jest tutaj. Wybory odbyły się 16 listopada i Państwowa Komisja Wyborcza nie ogłosiła wyników. To tutaj, z czym mamy do czynienia, jakiś portal, nawet jeżeli się VIP-em posługuje, to nie jest strona oficjalna Państwowej Komisji Wyborczej. Więc te wybory podstępem zostały Polakom narzucone. One są nieważne, ex lege. Wybory z 16 listopada 2014 roku są nieważne, ex lege. No proszę Państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe, rzekomo polskie, 15%. Partia, która ma dwóch senatorów ze 100, czyli 2% ma w Senacie. Nagle tutaj w województwie dolnośląskim w sejmiku
wojewódzkim, w Sejmiku Dolnośląskim, rzekomo ma 15%. To jest palcem na wodzie pisane. To jest po prostu bezwzględnie nieważne. Takie fałszerstwa. I z czego oni się tutaj cieszą? Koalicja utrzymana. No właśnie o to chodzi. I niestety koczownik Kukiz jest wydmuszką tego całego układu. Ale nam, proszę, udaje antysystemowca. Śmiechu, dlatego, że ta osoba, Siemoniak, prawdopodobnie właśnie Żyd chazarski, występuje we Wrocławiu w czerwcu i to było równocześnie z manewrami. Tu macie Państwo dowód na NATO, to, jak ważny Wrocław, jaką strategiczną rolę odgrywa. I ściągnął tenże Siemoniak do Polski, zapłacił Niemcom za ten szrot ich. I tak dalej.